panowie! Kierowcy z całego wielkiego świata ustawili się już na linii startu do rocznego wyścigu Le Matchbox 5000. To wielodniowy, transkontynentalny rajd o długości 5000 kilometrów po każdej możliwej nawierzchni. Przez trudne, kręte drogi, przez strome góry oraz wulkaniczne płaskowyże i ekstremalnie niebezpieczną pustynię, aż do linii mety w Dakarze. Kierowcy są już gotowi, a wśród nich także Mason James! Wygląda na szybkie to jego BMW i8. I wystartowali! Cały tłum szaleje! Tak! Woohoo! Rajdowiec Mason James pędzi przed siebie bez opamiętania. Popatrzmy na Anglika Frediego Hamptona w swoim bananowym wozie. Tak, macie rację! Każdy, kto chce wygrać, musi postawić wszystko na jedną kartę. Wszystko jest dozwolone w Le Matchbox 5000. Na tych drogach nie ma żadnych zasad. O nie! Samochód Hamptona zahaczył o krawężnik i rozbił się. Freddy Hampton jest cały i zdrowy, ale bananowy wóz stanął w płomieniach. W drodze jest już straż pożarna, która zadba o bezpieczeństwo. Pozostali rajdowcy machają, przejeżdżając obok. Narka, pa, pa! Do nie do zobaczenia! Le Matchbox 5000 jest brutalny. Deszcz, wiatr oraz żadnych postojów w planach. Dzień piąty. Mason James wyprzedza wszystkich od pół godziny. Nie wiem, czy komuś uda się go jeszcze dogonić. A, złapałem gumę. Gdzie ja tu znajdę jakikolwiek warsztat? Tutaj, Masonie Jamesie, odbiór. Francuska pilotka, co tutaj robisz? Odbiór. Byłam w drodze do Dakaru, by zobaczyć, jak wygrywasz Le Matchbox 5000, oczywiście. Odbiór. A ja właśnie straciłem swoją szansę. Niespodziewany kapeć. Nie ma mowy, żebym mógł ich teraz dogonić. To koniec. Odbiór. Możesz jechać przez górską przełęcz. Widzę ją wyraźnie z góry. Za farmą wiatrową musisz skręcić w lewo. Ale skrót! I tak to się właśnie robi. Jeśli oczywiście masz auto dobre na górskie drogi. Jedna sekunda. Mam tutaj chyba coś bardziej odpowiedniego na te skałki. Wszystko, by wygrać Le Matchbox 5000. Dalej, mój Jeepie! Pokażmy im, na co nas stać! To nie do wiary! Mason James pojawia się znikąd w zupełnie nowym samochodzie w samą porę na... Wielki finisz! Woohoo! Mason James tego dokonał! Od niemal pewnej porażki do pierwszego miejsca! Co jeszcze czeka tego niezwykłego podróżnika? Za rogiem zawsze czai się jakaś przygoda. Czasem wystarczy tylko zajrzeć za ten róg.